Siemanko, pokażę Wam dzisiaj ciekawą technikę mycia okien, która może okazać się dla Was przydatna. Jest to stosunkowo, uważam, najszybsza technika, którą możemy stosować przy myciu względnie czystych okien, dużych witryn, zarówno też mniejszych, tylko wtedy musi być dobrany odpowiednio rozmiar myjki i ściągaczki. O co tu w ogóle chodzi? Zaczynamy najpierw mycie myjką. Dokładamy w tym momencie ściągaczkę, jeżeli wykonamy pierwszy ruch. I podążamy tak naprawdę ściągaczką za myjką, czyli wykonujemy analogiczne ruchy jednym przyrządem i drugim. Na samym końcu musimy wykonać nieco inny ruch myjką, czyli przesunąć ją przy krawędzi, ściągaczką wtedy dokończyć już, jeżeli myjkę oderwiemy. Zróbmy to jeszcze raz w zwolnionym tempie. Rozpoczynamy myjkę, dokładamy ściągaczkę i podążamy ściągaczką za myjką. W tym przypadku patrzymy głównie za ściągaczką, na ściągaczkę, bo to jest kluczowy element. Tu możemy na chwilę zatrzymać ściągaczkę, dokończyć myjką i dokończyć ściągaczkę. Przy dużych oknach jest to naprawdę game changer, kiedy możemy robić duże zamachy i po prostu jesteśmy w stanie okno umyć znacznie szybciej. Jeżeli korzystamy z tej techniki dwuręcznej, kiedy w jednej ręce trzymamy myjkę, a w drugiej trzymamy ściągaczkę, to podczas przenoszenia myjki i ściągaczki unikamy też kapania. Jeżeli złączymy w ten sposób myjkę i ściągaczkę, na przykład przemieszczamy się z jednego okna na drugie, to wtedy na przykład nie skapuje nam ze ściągaczki na ziemię, nie powstają krople, które później musimy wycierać. Jest to też przydatne właśnie po to, że jeżeli myjemy na przykład okna w domach i w przypadku takiego zwykłego mycia okna, zawsze nam te krople spadają na parapet, tak jak teraz. A dzięki temu, że podkładamy myjkę pod ściągaczkę, wszystko od razu zbieramy do myjki. Nie mamy kropel, nie mamy dodatkowego wycierania. Tak samo łapiemy tą wodę też drugi raz, więc nie musimy tak często moczyć tej myjki w wiaderku. No i jest kilka zalet z tym związanych. Zalecam osobom, które już mają trochę doświadczenia, spróbowanie tego. Myślę, że na pewno pomoże Wam to, że tak powiem, w Waszym rozwoju, w przyspieszeniu wykonywania Waszych usług. No i w byciu, że tak powiem, coraz lepszym window cleanersem. Także powodzenia, trzymajcie się, dzięki, cześć.